druga. Aha, aha. Nie pierwszej osobie. Opowieść o słowie, gdzie ludzie są w zmowie. Nie każdy opowie, że w sercu ma fobię. Myśli o sobie, a otoczenie szare odbywa karę za złe traktowanie. Nikt nie zaprzeczy, można się skaleczyć. Trzeba się leczyć, aby nie zostały blizny na ciałach bliskich, nabranych przez łatwizny. Niczym czasie schizmy, wszyscy podzieleni, bo chcieli fałszem przeżyć wszystkich. Nie jedzą z miski, tylko z podłogi, jak drób hodowlany, w żołądku odchodzi. A chcieli swobody, lecz zostali przechwytrzeni. Nic ich nie zmieni, lecz są sami sobie winni. Powinni zrozumieć, że są jak indyk czy złowia. I nie myślą o całości, nie czas na miłości. Żadna się nie ziści wokół serca nienawiści. A ludzie niemoralni, witamy w armii, gdzie zabójstwo karmi. A cywil to karmi jak kawał słoniny. Rozlane szczyny na słownik etyki. Zabrać furię z polityki jak antybiotyki, aby wyrosły wyniki sprzedaży złych marzeń. To silnie ściek skażeń podany na przystawkę. Podnieśli stawkę i gotują danie główne. Zbawienie trudne w egoistycznej klatce. Klapki na oczach, ramiona w siatce. Poskarż się matce, niczego nie zyskasz. I tak się przyznasz, że się zaraziłeś. Teraz to oczy cię zmizna, przeciw prawu na walizkach podróżujesz. Chciałbyś uciec, a na drodze szczęścia rzeka. Przy łódce Charon czeka, na brzegu marmur biały. Patrzy na kamieniarza, który kreśli inicjały. Gdy słowo przetrwało, zaszczepione w owocach. To broń jak wroca, lecz potrafi kąsać. Nie trzeba się dąsać, aby spory rozwiązać, by wyszło na moje, nie w pierwszej osobie.